W dzisiejszym filmie zagramy sobie w gierkę, w której naszym zadaniem jest upgrade'owanie naszego drilla. Aktualnie mamy taki słaby drill i z tym drillem musimy sobie pójść tutaj. I tutaj, jak widzicie, oni tam od razu wskoczyli, a my mamy taki noobski drill i tym drillem właśnie musimy sobie wiercić dziurę. Jak widzicie, tutaj wiercimy tym drillem. No tak jak mówię, na razie nie mamy zbyt dobrego drilla i zbyt dobrze nam to nie idzie. I tutaj jest troszeczkę inaczej, bo tu dostajemy jakiegoś golda w ogóle za samo kopanie i chyba za dojście do końca jeszcze dostajemy win. To ciekawe, co z tym goldem w takim razie się robi. Bo jakby zazwyczaj w tych gierkach tylko winy na końcu są, a tutaj macie jeszcze golda. Tylko tutaj z tego co widzę na przykład nie ma autokopania, więc no to jest trochę słabe. Będę musiał sam trzymać myszką, żeby tutaj mi się to kopało. Dobra, ale spróbujmy na początku dokopać do końca się, zobaczymy co tam na końcu jest. Dobra, i dokopałem się do końca i dostaliśmy dwa winy po prostu. I tutaj upgrade'ujemy właśnie nasz drill. Tutaj chyba nie ma petów z tego co mi się wydaje, chociaż nie jestem pewny w sumie. Tutaj mamy pierwsze jajko z tymi drillami właśnie i tutaj w ogóle są upgrade'y. I tutaj co ciekawe, można sobie Game Pass odbierać jakby za te gemy, bo to jest gierka od twórców Petrift. A jak dobrze wiecie, w Petrift jest to tak zrobione, że tam można Game Passy kupować sobie za jakieś emeraldy. I tutaj właśnie możemy sobie za gemy kupować te rzeczy, tylko jeszcze w sumie nie wiem w jaki sposób zdobywa się te gemy, bo tutaj nie widzę nigdzie rebirów, ale dobra, otwórzmy sobie nasze pierwsze jajko z drillem. Zobaczymy jaki drill na wypadnie, no niestety basic na wypad w sumie ze skrzynki, nie z jajka. Ale wiem, że można mieć jakby więcej założonych tych drilli, można mieć 3 założone. Jak to wygląda jak mamy 3? No dalej mamy jednego. Dziwne to jest dosyć. Ale dobra, w takim razie musimy sobie ogarnąć więcej tych winów, żebyśmy mogli więcej otworzyć skrzynek z tymi drillami. W ogóle może tutaj sobie tą grupową odbierzmy. My zobaczymy co z niej dostaniemy. Dostajemy 10 winów. Dobra, to przydatne było. Tu mamy skrzynkę 0 buksa, tutaj jest za ile? Tu jest jakaś mistyczna w ogóle skrzynka. W jaki sposób ją otworzyć? Tu nic nie widzę. Może coś musimy odblokować na jakiejś mapce i wtedy nam się odblokuje tutaj ta mistyczna skrzynka. Dobra, no ale w takim razie tą sobie otwórzmy po prostu, skoro tamtej nie możemy. Otwórzmy sobie 5, teraz jakiś rare na wypad, jakiś iron drill. Teraz znowu ten drill na wypad. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądać, jak będziemy mieć różne kolory tych drilli, skoro można mieć 3 na raz założone. Bo jakby wszystkie 3 w jednej ręce trzymam. Dziwnie to będzie dosyć wyglądać. Ale no dobra, załóżmy sobie tego, te dwa zdejmijmy i jeszcze te załóżmy. No i mamy 3 założone, ale one chyba tak w sobie są po prostu, te drille, tak mi się wydaje. I teraz w ogóle 50 winów musimy zbierać, żeby tutaj to odblokować i tu jest kolejna skrzynka i tu maszynka do gold drilli jest. No dobra, to zobaczmy jak to teraz będzie szło. No dobra, teraz to idzie lepiej. Teraz myślę, że wyfarmienie tych 50 winów będzie łatwiejsze, tak mi się wydaje. No i od razu mamy tutaj win. Dobra, teraz farmię do 50 winów. Jeszcze w ogóle możemy sobie to odebrać. Tutaj dużo gemów dostajemy. Za 17 minut gry w ogóle dostajemy jakiegoś drilla dobrego. Czyli między innymi w taki sposób się te gemy zdobywa. Dobra, chwilę mi to zajęło, ale mam już 50 winów, a więc tu chyba możemy sobie to odblokować. Tu w ogóle musimy to kupić, czyli stracę moje winy. No to powiem wam, że tutaj jest troszeczkę inaczej. Nie dość, że trzeba samemu kopać, to jeszcze trzeba kupować to, a nie po prostu zdobyć te winy. Ile tu winów teraz potrzeba? 12, no dobra, to trochę więcej. Tu mamy już jakby kolejne nagrody. 250 gemów i jeszcze 14 minut tego drilla potrzebujemy. Tu mamy w ogóle kolejną skrzynkę, co tu dostaniemy? 50 winów, dobra, to przynajmniej tyle. Będziemy mieć już na kilka tych drilli z tej drugiej mapki. Zobaczmy, jakie tutaj są drilli. Jakiś basic nam niestety wyleciał, jakiś drewniany drill, znowu basic niestety, tutaj w ogóle tylko 3 są. I na tego trzeciego w sumie duża szansa jest, no ale nam jak zwykle 3 najgorsze wyleciały. Dobra, no mamy na jeszcze jedno jajko, chciałem powiedzieć, ale skrzynkę, 4 mamy drille teraz, dobra, to zobaczmy, czy możemy je przerobić. Tutaj mamy te drewniane, no są w sumie mocne. Aha, i do tego na przykład nam jest ten gold potrzebny, żeby to przerabiać, ewoluować w sumie. Dobra, spróbujmy ewoluować, czy się uda, tu się kręci coś, no niestety nie udało się, no dobra. Mogłem tego nie ewoluować w tym momencie. Bo muszę dalej zasuwać z tym drillem, który ma 3 damage'u. I tutaj to ma dosyć dużo HP, powiem wam. Dobra, wracam się na tą mapkę farmić, będzie szybciej. W ogóle zobaczmy tutaj te całe upgrade'y, co możemy sobie zupgrade'ować. Bo tutaj tego golda możemy na przykład tutaj na player speeda wymienić. Tutaj Game Pass najtańszy jest za 4000 gemów, no to trochę dużo. Trochę musimy na to pozbierać. Dobra, ja farmię w takim razie to tutaj. Bo niestety popełniłem błąd, że przerobiłem te drille z drugiej mapki. Teraz uzbierajmy sobie chociaż na 2 drille z tej drugiej mapki i nie będę ich przerabiał. Dobra, i mamy na 2 drilla, więc sobie teraz kupmy właśnie te tutaj, tylko znowu mamy prezenty kolejne. Uuu, i teraz tego mamy drilla tutaj, mam nadzieję, że on jest mocny. No całkiem niezły jest, daje 175, a więc od razu, oj nie usuwaj mi tych drilli, co to mi tutaj się zaznaczyło, proszę mi tu nie usuwać tego. No i teraz mamy takiego drilla, całkiem fajnego, ale dobra, otwórzmy sobie jeszcze te dwa tutaj. Mam nadzieję, że teraz wylecą nam w końcu jakieś lepsze. O, w końcu jakiś lepszy nam wyleciał. Drugi najgorszy nam wyleciał ten. Ten też mógłby mi wylecieć, na niego też jest w sumie duża szansa. No i niestety zwykły mi wyleciał, ale dobra, mamy 3 drilla.
drille całkiem mocne. Te sobie oczywiście zdejmijmy i załóżmy te. To chyba działa tak, że pokazuję wam po prostu tutaj waszego najlepszego. I tu jest w ogóle kolejna skrzynka. Czy na każdej mapce są skrzynki? Chyba na każdej mapce są skrzynki. Czyli na każdej mapce możecie sobie odbierać darmowe prezenty. W sumie spoko. I zobaczmy, jak to tu idzie. No, z tym drillem idzie całkiem nieźle. Za ile w ogóle kolejnego dostaniemy? Za 53 minuty. No to nie wiem, czy tyle będę jeszcze grać. Ale dobra, dokopmy się tutaj do końca i zobaczmy, ile tu jest winów. No, 5 winów? Za tyle kopania? Powiem wam, że niedużo. Nie, czy jest coś, co daje nam więcej winów? Jakiś boost czy coś takiego? Tu mamy potki. Jakaś win potka. Jak tą potkę w ogóle zdobyć? Bo tutaj w shopie nie ma tej potki. Nie wiem, dobra, znalazłem jakiś kod. Może ten kod nam da potkę. Dobra, i dostaliśmy w sumie giga dużo tego wszystkiego. Dobra, opłacało się ten kod wpisać. I teraz mamy 5 potek. Dobra, no to to jest dobre. Mamy na w sumie 20 minut taką potkę i takie giga mocny drill jakieś dostaliśmy chyba. No, może nie giga mocny, ale całkiem dobre. Na pewno możemy je sobie wymienić. I teraz mamy 3 takie. No i teraz powinno to jakoś w miarę pójść, bo powiem wam, że jak tu 1000 winów potrzeba, no to musiałbym 200 razy dojść do mety. A teraz tylko 100 razy musiałby dojść do mety. I tak dużo, no ale na pewno lepiej niż 200. Czy w ogóle to działa dobrze? Dobra, działa. Git na szczęście. Dobra, kopiemy się do 1000 winów, żebyśmy teraz oczywiście odblokowali sobie kolejną mapkę. Z jakimiś lepszymi drillami, mam nadzieję. I w ogóle też drugą potkę chyba jakąś dostaliśmy. Dostaliśmy... A nie, tylko na winy dostaliśmy. Myślałem, że tą drugą też dostaliśmy. Tą drugą dostaniemy tutaj za 16 minut. Dobra, chwilę to zajęło, ale mamy już 1000 tych winów, a więc możemy sobie kolejną mapkę odblokować, ale wróciłem się tutaj właśnie na spawna, bo chcę sobie tutaj ten player speed ulepszyć na maksa w sumie. Nie wiem, czy uda nam się na maksa. Powinno... Dobra, prawie się udało. Tutaj milion potrzeba, żebyśmy po prostu szybciej biegali, bo jakby strasznie wolno się biega, a tutaj nie ma żadnego teleportu. Chociaż nie, tutaj jest teleport, nie zauważyłem. Dobra, mniejsza w to, ale i tak sobie to ulepszyliśmy. Teraz tutaj za 1000 kupiłem sobie tą mapkę zimową. Nie, to desert jest czy zimowa? Nie, to jest desert. Kolejna jest zimowa i tu mamy kolejną desert skrzynkę. I dostaliśmy trochę winów za nią. Na ile tutaj mamy tych jajek, znowu chciałem powiedzieć, ale skrzynek. Na kilka mamy, a więc sobie to kupmy, tylko tutaj jeszcze widzę kolejne prezenty. Mam, teraz mamy potkę na podwójną moc chyba. A więc sobie ją odbierzmy i kolejne gemy mamy. Ale i tak nam jeszcze sporo brakuje do Game Passu. Dobra, na auto sobie to wszystko twórz. Mam nadzieję, że coś dobrego nam wyleci i że te drille będą lepsze niż te, które dostałem za wpisanie kodu, ale prawdopodobnie będą. Na razie nam same basiki niestety lecą. No dobra, teraz jakiś lepszy nam w końcu wyleci, jakiś palm drill, na którego było 18% i więcej nie mamy już siana. Ile te dają? No te dają tyle samo co te. Mamy 4 te sand, a w sumie to 5 mamy tych sand. Dobra, to spróbujmy przerobić na golda w końcu tego drilla. Jak weźmiemy 5, to ile będzie mieć procent? 80. No dobra, na 80 musi się udać. Nie ma szans, że nie uda nam się na 80. Dobra, na szczęście się udało. Zobaczmy, ile ten daje. W ogóle ten jak kozacko wygląda. Ten już powiem wam, że jest mocarny. Ale dobra, mamy takiego przerobionego i on troszkę więcej daje. Nie daje jakoś w sumie super dużo. Teraz mamy takiego, który się nie świeci. Ten Dark mega fajnie wygląda. To jest w ogóle jakiś taki exclusive drill chyba. No dokładnie tak, exclusive. Za wpisanie kodu, a więc spoko. Ale dobra, zobaczmy, jak szybko będziemy kopać z tymi drillami. W ogóle potka mi się już skończyła, nie wiem czemu tak szybko. Ale dobra, odpalmy kolejną i odpalmy też sobie tą. No i teraz mamy dwie potki, teraz będziemy dwa razy szybciej kopać, ale no i tak nie schodzi wszystko na hita. Zobaczymy, ile twinów dostanie. Mam nadzieję, że jakoś dużo winów dostaniemy. 40 chyba. A ile potrzeba w ogóle do odblokowania kolejnej mapki? 10 tysięcy. Czyli muszę ponad 200 razy tutaj jakby to wykopać. No dobra, to kopiemy. Nie wiem, teraz wykopię sobie na co najmniej 20 tych skrzynek, żeby jakieś lepsze drille ogarnąć, bo na razie mam jakieś takie słabe i wszystkie one hita nie ściągamy niestety. Dobra, wyfarmiłem 2200 winów. Trochę tych drilli sobie za to otworzymy, oby coś lepszego nam wypadło. W ogóle tutaj kolejna nagroda jest, a nie, w sumie za minutę będzie dopiero i tu za 21 ta będzie, a więc może też sobie ją odbierzemy w sumie. Niech tutaj tego drilla mi usuwa, on jest słaby, tylko mi ekwipunek będzie zaśmiecał. Niech otwiera mi tylko i wyłącznie te rery. No i ewentualnie tego najlepszego. Zobaczymy, czy chociaż jeden nam wyleci w ogóle. Dobra, i otworzyło się za wszystko, zobaczmy, czy wyleciał nam chociaż jeden ten najlepszy. No i jeden nam wyleciał, ale dobra, mamy za to tutaj trochę tych na pewno na golda będziemy mogli sobie zrobić. I teraz mamy takiego kaktusowego drilla. No powiedzmy, że w miarę git wygląda. Zróbmy sobie na pewno tutaj golda z tych na 100% zróbmy. Musi nam na pewno wyjść oczywiście i zobaczmy, ile on daje. No powiem wam, że nie ma takiego giga dużego przeskoku. Trochę więcej daje, ale nie jakoś tak super dużo. Dobra, mamy 3 takie, musimy z 3 takimi kopać, jakby no nie ma innego wyjścia. I farmimy teraz 10 tysięcy winów. Zajmie mi to trochę. Trochę będę musiał trzymać tą myszkę. Dosyć męczące jest to, że nie ma tego autofarmu, tylko trzeba samemu. Albo jestem ślepy i tego nie widzę. Może tutaj. Automine. W opcjach macie automine.
No nie wierzę w to. Zamiast dać jak w każdej gierce tutaj przycisk Auto Mine, czy gdzieś tutaj, to oni dali sobie w opcjach. No co za ludzie. Dobra, no i teraz to jest prostsze. Dobra, i powiem wam, że trochę mi to zajęło, żeby to odblokować, ale mamy w końcu te 10 tysięcy. No i niestety tracimy oczywiście te 10 tysięcy, ale tu mamy na szczęście skrzynkę, za którą dostajemy 1400, no tak nie za dużo, ale dobra, może jakiś ciekawy drill nam wyleci z tego. Ile tu potrzebujemy? Tu potrzebujemy 50 tysięcy, no to przeskok nie jest aż tak duży. Szkoda, że nie da się tu przeskoczyć. Bym sobie przeskoczył i odebrał tą skrzynkę tutaj. Może da się jakoś zbugować? Nie, chyba nie da się. Musimy to normalnie odblokować. A więc sobie za wszystko otwórzmy to tutaj. Jakby zbyt dużo tych drilli niestety nie otworzymy sobie. Ale jakiś rare nam wyleciał teraz. Drugi rare, mam nadzieję, że już będą dużo mocniejsze te rare. I powiem wam, że odblokowaliśmy już tego drilla tutaj, bo tyle czasu się męczyłem, żeby wyfarmić to, ale w końcu się udało. Te są całkiem niezłe z tego co widzę. Te już dają 1000, ten tutaj daje 1600, no i te po 1000. No to jest całkiem nieźle, już ten taki mocny drill jest. Zobaczmy jak to tu będzie szło. Jak to tutaj farmimy? No na hita nie idzie. Ile to w ogóle się winów farmi naraz? No tutaj dużo się farmi winów. Dobra, przynajmniej tyle, że tu jest duży przeskok, a więc dobra, niech się farmi dalej, żebyśmy jeszcze jakąś mapkę odblokowali. Dobra, i powiem wam, że to zajęło mi naprawdę długo, żeby to odblokować. Z 15 minut się farmiło. Dosyć ciężko się te mapki odblokowywuje, ale odblokujmy sobie tą mapkę. I tu mam jakąś taką mapkę. Podwodną? Chyba podwodną. Aquarium Chest, czyli taka podwodna. Dobra, zobaczmy, ile tu dostaniemy winów. No, trochę dostaliśmy. Dobra, za wszystko sobie otwórzmy tutaj te drille. No długo nam to nie zajmie, bo te są dosyć drogie, ale zobaczymy, jak te drille będą wyglądać. Na razie niestety same basiki nam lecą. Dobra, otworzyło się za wszystko, no i te drille są tutaj jakby troszeczkę lepsze są, ale dalej już giga ciężko będzie te mapki odblokowywać, a więc w tym filmie to będzie na tyle i do następnego.